Folkwarku macie nowy fortepian. Tak coś słyszałem. To akustycznie, to muszę jakoś próbować. Piękny instrument. Komponuję, wiesz? Komponujesz? To może jakiś tekst bym napisał, słuchaj. Napisz jakiś tekst, a będzie coś nowego. Trzeba taką sytuację wykorzystać. Piosenka jest dobra na wszystko, piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę. Przybora. Mistrzowskie połączenie piosenki lirycznej i żartobliwej. Jego mistrzostwo polega na tym, że nie widać szwów. Tak mówiła o nim Wiesława Szymborska. Gdy październik wraz z ciepłą bielizną zsyła smutek na ciebie doroczny, o samotny jesienny mężczyzno, pustym wzrokiem dokoła znów toczysz, odwracając zmęczone źrenice od bezmyślnej twarzyczki podlotka. Z jedną myślą przebiegasz ulicę, gdyby wdówkę, gdzie ciepło napotkać, nim ta zima chwyci znów, żeby ciepłych w dół. Jak to, nie wręczył pan kwiatów pani Stefie? Nie. Dlaczego? Już kąpiesz się nie dla mnie w pieszczocie pian. Nie dla mnie już przy wannie odkręcasz kran. Nie dla mnie już natryskiem zraszasz czary swe wszystkie. Wiem, że czekasz, wyschniesz już inny pan. Korzystasz już nie dla mnie ze stacji pomp. Lecz choć ból w otchłań pcha mnie, ty kąp się kąp. Chcę, by schludność twa kwitła, kąpiel tobie nie stygła. Choć podcięłaś mi skrzydła, strąciłaś w głąb. Chodziłam siostrzyczkę, bo nie ma miejsc, kim w domu zostawić. To jeszcze zupełne dziecko, nazywam ją krwawą Basią. Basiu, ukłoń się. Ale ja jeszcze jestem zupełne dziecko i nie wiem, co ma pan na myśli. Basiu, przyrządź nam kolację. Ale ja nie mam żadnych wiktuałów, może ja skoczę do delikatesu. Tylko niech pan nie kupuje żywej kury. Kury? Kury. Dlaczego? Bo trzeba będzie ją zerżnąć, jak pewien król dziewicy Anastazji. Dziewica Anastazja, siak tylu tylu, siak tylu tylu, siak tylu tylu, siak. Dziewica Anastazja, królewska córa to. O tak, o tak, o tak, o tak. Królewska córa to. Raz ojciec król bezbożny, siak dylu dylu, siak dylu dylu, siak dylu dylu, siak. Raz ojciec król bezbożny na modłach zastał ją. O tak, o tak, o tak, o tak, na modłach zastał ją. Przynieście mi tu zaraz, siak dylu dylu, siak dylu dylu, siak.
Przynieście mi tu zaraz miecz ze zbrojowni mej. O tak? No tak. O tak? No tak. O tak! Miecz ze zbrojowni mej. O tu kochanego, ale to chyba jest dobra okoliczność, a pani płacze. Niech pan przeczyta. Mam przeczytać? Tak. No dobrze. No więc dostała pani list od ukochanego. Przeczytajmy. O, charakter pisma nie najgorszy. No niech pan przeczyta, to zobaczymy, czy nie najgorszy. Ładnie się zaczyna. Szynszylko moja popielata, no. Do mnie tak nie mówi, a poza tym to ja mam włosy blond. A, no tak. No ale tak czy inaczej ładnie ją nazywa, bo rozumiem, że ten list dostał się w pani ręce przez przypadek. Tak, no, nie szablonowo w każdym razie. Ale proszę pani, pani się niepotrzebnie przejmuje, no bo cóż nadawca pisze dalej do adresatki, przeczytajmy, dobrze? Tak, pisze, najpierw całuję cię w czółko, tam gdzie zaczynają się twoje pachnące włosy. No. No i proszę pani, no przecież to jest zupełnie niewinne. No przecież ja tutaj mogę panią od tak teraz pocałować tam, gdzie się zaczynają pani pachnące włosy. I czyż to coś znaczy, proszę państwa? No przecież to jest zupełnie, nie ma się czym przejmować, proszę pani. Ale on tam dalej przesuwa wargami po jej czole i całuje ją w oczy, wypijając z nich wszystkie łzy, żeby już nigdy nie były smutne. A tutaj trzeba zauważyć pewien błąd gramatyczny, proszę pani, bo tak naprawdę to nie wiadomo, czy oczy nie mają być smutne, czy łzy, no bo jak wiadomo, przymiotnik się odnosi zawsze do ostatniego czasownika. To będzie miłość nieduża, poryw uczucia maleńki, obcy łzy i udręki i szałów nieznana moc. Do wielkich grzechów nie zmusza, nie pretenduje do ręki. Wystarczy nam ledwo na krótką i zwiewną na jedną jedyną. Próby kabaretu starszych panów wspominam jako coś najmilszego w mojej artystycznej karierze, coś niepowtarzalnego, za czym się tęskni. Wspominała w rozmowie z Walentyną Toczyską Kalina Jędrusik. To były próby jedyne w swoim rodzaju. Nastrój, jaki tam panował, był niesamowity. Po wejściu do studia człowiek się natychmiast zmieniał. To było jakieś niezwykłe spotkanie. Kiedy się stamtąd wychodziło, od razu dawał się we znaki ten szary, nieprzyjemny, chropowaty świat na zewnątrz. Mówiła Jędrusik. Roztopiło ci się słonko nagle w plusze, choć obiektywnie to powinno wszystko grać. Transcendentny smutek kładzie się na duszę, coś dziwnego się zaczyna w chłopie dziać. W innych krajach nazywają to weltszmercem i tabletki na to różne muszą brać. A Słowianin z duszą jasną, z rzewnym sercem musi na to wziąć i komuś w mordę dać. W mordę dać, w mordę dać. Musi na to komuś w mordę dać. Pisał poeta. Braknie mi słów i powiem prawdę. Jesteśmy stworzeni dla siebie. Tylko ja dla siebie i ty dla siebie. Odchodząc zawstydzona, aż brzydka, zrozum, że naprawdę razem możemy się tylko rozstać. Że się nie gdywa, jakich nie bywa, często
ostatnio. Płowo zielony, dywan zdobiony słońcem dostatnio. Pejzaż gorący, rzeski kwitnących, łąk żawim śpiewie. Smutku co zapis śpiewem zielonym. Pejzaż bez ciebie. Dzień za dniem, sen za snem, pełnia i nów, i słońce znów, noce i dni, wciąż. Bezradne. Proszę Państwa, dwa mikrofony są. Ja byłem kiedyś, proszę Państwa, świadkiem pewnej historii. Tak się zdarzyło, że była wtedy późna, chłodna jesień. Właściwie prawie jak dzisiaj. Siedziałem sobie nie na krześle, a na ławce, a oni stali. Chociaż moim zdaniem powinni siedzieć. Dzieliła mnie od nich tylko cieniutka ściana żywopłotu, więc ja nie bardzo mogłem się poruszyć, żeby ich nie spłoszyć. Ja cały drżałem, bo ławka była bardzo zimna. I nawet się wtedy przeziębiłem, proszę Państwa, ale uważam, że było warto. Posłuchajcie. Czekałam cię tak długo, jak nie przewidział plan. Czas lał się szarą strugą przez bezlitosny kran. Nie mogłam czekać sama, samotnie spać i jeść, więc ty w uczucia ramach ten drobiazg jeszcze znieś. Bądź dobry i dla męża serce miej. Miłości nie zawężaj do sprawy twej i mej. Jeżeli twoje usta z moimi łączyć chcesz, to męża też ubóstwiaj i dbaj o niego też. Na spacer go zaprowadź, wódeczkę postaw czasem, a gdyby zachorował, poczytaj na głos prasę. Egoizm przezwyciężaj, w szlachetny uderz to. Coś i on. Szukałem cię tak długo, jak nie przewidział plan. Czas lał się szarą strugą przez bezlitosny kran. Tak trudno i samemu samotnie spać i jeść, więc pójdź na rękę temu, co tego nie mógł znieść. Bądź dobry dla małżonka. Małżonce sprzyjaj mej. Miłości naszej słonka nie będzie z tego miej. Bądź dobry dla małżonka. Małżonce sprzyjaj mej, miłości nas.
Pięknie. Zjadłeś już prosiaczka? Jeszcze nie. A właśnie, że zjadłeś. Jeszcze nie. Przepraszam, czy ktoś tu krzyczał? Wesołych świąt, zdrowia, alleluja, bo to przecież najważniejsze. Dobrze, że wpadłeś. Ja? Dobrze, że wpadłem? A czy to na pewno ja miałem wpaść? No nie, no ale już wpadłeś. No co? No co? No co? No co? No co? No co? No co ja ci zrobiłem? Cóż ja takiego zrobiłem? Ja te przestępstwa. Prócz tej malutkiej dzieciny w chwili szaleństwa. Brudziłem raczej marnie, robiłem ci sypialnię, czyściłem umywalni kran. Kolacje jadłem zimne, zamontowałem rynne, a wady tak niewinne mam. W 1964 roku Agnieszka Osiecka ma 28 lat. Jest rozwódką. Jeremi Przybora jest od niej starszy o 21 lat. Ona uwodzi, on się zakochuje. Osiecka zaczyna romansować, jak to ma czasem w zwyczaju, na lipę, niejako z rozpędu. Na początku wymiany listów wydaje się zaskoczona wyznaniami Przybory. On jest czuły, niepewny, nieśmiało brnie w uczucie. Nazywa ją panienką skępy, pisze lakoniczna moja, moja ty nieprawdopodobna. Los jak wszystkim dał mi jedną tylko postać i nie na zbytnią ucieszył mnie, ale zawsze potrafiłam inną zostać, gdy wchodziła duża stawka w grę. Dziś posiadam różnych twarzy cały rejestr, w których lepiej niż we własnej mi. O, jak dobrze umieć być tym, kim się nie jest. Ja umiałam, nim przyszedłeś ty. Dla ciebie jestem sobą i choć to tak mało jest, nie potrafię być przed tobą nikim więcej. Sztuczny wdzięk odbierasz słowom, czynisz zwykłym każdy gest. Biec jest? Biec? Jaki biec? Kaflowy. Kaflowy? Nie mamy jakiejś tu kaloryfer? Kaloryfer. Ale fortepian jest. Krtań ściska coś i dławi, gdy myśl zaczyna biec ku chwili, gdy postawi znów swój ostatni piec. Z ostatnim czeladnikiem wychlapie litr pod huk i z pieśnią pod szalikiem odejdą w dal we dwóch. Odejdą w dal, odejdą w dal, odejdą w dal we dwóch. Odejdą w dal, odejdą w dal, odejdą w dal we dwóch. Siostra prosiła, żeby było cicho, bo ona chce się szybciej położyć spać i dla pamięci prosiła, żeby panu przekazać młode kutka ten ruch. O, dziękuję. I mam powiesić tą tabliczkę, tak? Jak najbardziej. A, no dobrze, to ja powieszę, tylko zdejmę marynarkę. I szal też zdejmę. Dobrze. To powieszę. Jakże ściana ta cienka, za nią miła panienka położyła się pewno już spać.
Więc ja lekko jak puszkiem musnę młotka obuszkiem. Ten mój gwoździk przeleciał psiamacz. Pan wybaczy mi, że śmie, lecz dziś spać idę wcześniej, a pan zaczął przy ścianie coś tej. Słyszę stuk pokazań, wpadł mi gwoździk w tapczanik. O! Dziękuję. Przepraszam. Ojej. Ojej. Jakże ściana ta cienka, za nią miła panienka położyła się pewno już spać. Więc leciutko jak puszkiem musnę młotka obuszkiem. Ten mój gwoździk przeleciał psiamacz. Pan wybaczy mi, że śmie, lecz dziś spać idę wcześniej, a pan zaczął przy ścianie coś tej. Słyszę stuk pokazań, wpadł mi gwoździk w tapczanik. O! Dziękuję. Przepraszam. Ojej! Jakże ściana ta cienka, za nią miła panienka położyła się pewno już spać. Więc leciutko jak puszkiem musnę młotka obuszkiem. Ten mój gwoździk przeleciał psiamać. Wybaczy mi, że śmie, lecz dziś spać idę wcześniej, a pan zaczął przy ścianie coś tej. Słyszę stuk pokazań, wpadł mi gwoździk w tapczanik. O! Dziękuję. Przepraszam. Ojej. Jakże ściana ta cienka, za nią miła panienka położyła się pewno już spać. Więc leciutko jak puszkiem musnę młotka obuszkiem. Ten mój gwoździk przeleciał psiamać. W ogóle nie przypuszczałam, że mężczyzna może zająć ważne miejsce w moim życiu. Pisze Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory. Miałam kącik w sercu dla chłopców, ale mieściło się to gdzieś pomiędzy pisaniną, a podróżami i przyjaźniami z ludźmi. A teraz jednak wiem na pewno, że jesteś najważniejszy ze wszystkiego, co mam. Chociaż w końcu tak bardzo ciebie nie mam. Boję się, że ty wcale tego mojego kochania nie czujesz, bo nie przejawia się ono w żadnej formie dbania o ciebie. Niepokoi się ona. I wyznaję, że pierwszy raz w życiu ma wrażenie, że jest czyjaś, a nie wyłącznie swoja. W nocy wyśniłam rzewne, dni wymyśliłam pewne, tego co jak królewne obudzi mnie ze snu. Kiedy się wsłucham w ciszę, zaraz wyraźnie słyszę Franciszka, bo Franciszek na imię dałam mu. Franiu, ty moje słonko, powietrze i jedzonko, kwiatuszku i jesionko, walczyku fascination. Co tam porabia Franio? Czy on przejście?
jak żeby ci tanio ze mną wypadło franio. Jak dzięki mym staraniom szczęśliwy byłbyś był. Franiu, ty moje słonko, powietrze i jedzonko, kwiatuszko i jesionko. Walczyku, fascinacją. Co słychać mu Franciszka? Czy może biała myszka spogląda na kieliszka bladziutko w jego twarz? Ach, Franiu, życie mija, a ty mi się rozpijasz. Dam w ekwiwalent ci ja, więc po co nauk masz? Teraz chodźcie tutaj wszyscy, bo ja coś wam mam do opowiedzenia, ale wszyscy chodźcie, bo strasznie śmieszna historia o takim kociu. Już, panie Stanisławie, już zaraz się szybko. Proteczki, chodźcie, dobranoc, ojczyzno, już księżyc na czarno.